Hej, z tej strony Rosa. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat nowego błędu w Fortnite, który sprawia, że stajemy się niewidzialni na całą naszą rozgrywkę. Oczywiście z tego trybu niewidzialności da się wyjść, ale o tym w dalszej części materiału. A teraz, drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę, ponieważ każdy jeden like zostawiony pod tym materiałem to jeden frak, jaki ustrzelisz już w najbliższej rozgrywce. Do tego przypominam, że wraz z Migao organizuję dla was konkurs na 5600 V-dolców. Aby wziąć udział, wystarczy zostawić łapkę pod tym filmem, suba dla mnie i Migao oraz okazywać aktywność pod naszymi filmami aż do końca 8 sezonu. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do sedna tego materiału. Jak pewnie niektórzy z was wiedzą, kilka sezonów temu mieliśmy błąd, który sprawiał, że stajemy się niewidzialni. Było to bodajże w 6 sezonie, kiedy otrzymaliśmy nasze skały, które sprawiały, że stawaliśmy się tacy niewidzialni, takimi duchami byliśmy. I teraz do gry został dodany nowy granat, który również sprawia, że jesteśmy duchami. Z małą różnicą, że owa niewidzialność działa trochę inaczej niż poprzednia, ale mimo tego, że działa inaczej, to znowu znalazł się sposób na sprawienie, aby stać się niewidzialnym do końca gry, a do tego możemy strzelać, podnosić przedmioty i wykonywać wszystkie ruchy. Przeciwnicy nic nie widzą poza naszą bronią oraz lub tym, co trzymamy w ręce. Więc jak wyjmiecie jakiś granat, to jesteście prawie niewidzialni, jak skowacie się za jakimś przedmiotem. Więc Bóg jest naprawdę pro. Mam nadzieję, że Epic Games szybko to naprawi, bo to naprawdę może rozgrywkę zepsuć. No ale przejdźmy do tego, jak mi się to udało odkryć. Otóż owy Bóg udało mi się odkryć przypadkowo w momencie, kiedy nagrywałem dla was odcinek z Eagle Spocony, którego w tym momencie pozdrawiam. I tak, Bóg wygląda tak, że rzucacie na ziemię dwa zwykłe granaty i sekundę przed tym, jak wybuchną, rzucacie ten nowy granat, który daje nam niewidzialność, i w momencie, kiedy te granaty wszystkie wybuchną, wy stajecie się niewidzialni, ale nie na krótką chwilę, tylko na całą gierkę. Chciałbym wspomnieć jeszcze, że istnieje sposób na odwrócenie tego efektu i stanie się z powrotem widzialnym. Otóż wystarczy, że jeszcze raz rzucicie ten granat i w momencie, kiedy to zrobicie, stajecie się tym szarym, przezroczystym duchem i po pewnym czasie, normalnie tak jak ten granat działa, spowoduje, że będziecie widzialni. Natomiast jeżeli nie zrobicie tego, no to przez całą gierkę będziecie niewidzialni, będzie widać waszą tylko broń, przez co przeciwnicy będą myśleli, że pewnie cheatujecie, coś w tym stylu, no ale ten bóg jest naprawdę pro i na pewno szybko zostanie pewnie naprawiony, mam nadzieję, bo to tak gierkę może zepsuć, jak spotkamy takiego przeciwnika w gierce. A więc w tym materiale to było na tyle, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu na dole i nie zapomnijcie też wspomnieć, co sądzicie o tym właśnie bugu, czy waszym zdaniem to, co Epic Games zrobiło, jest wybaczalne, ponieważ drugi raz, już raz był taki bug i teraz znowu powtórzyli tego buga. Tym razem da się go zrobić inaczej, no ale znowu działa, więc moim zdaniem, no to jest straszne, co się stało, no ale generalnie możemy być niewidzialni, czy to dobrze, czy to źle. Generalnie na dłuższą metę pewnie nie za dobrze, bo jak na gierce spotkamy 50 niewidzialnych osób, no to byłoby masakra, no ale generalnie mam nadzieję, że mało kto będzie tego używał. A więc w tym filmie to było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Hej!